got no need to fight tonight, tonight. Hejka kochani, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak, dzisiaj mamy środę, czyli 7 już grzechów głównych. Tak, mam nadzieję, że spędziliście święta w gronie najbliższych, dostaliście to, co chcieliście, no i wracamy do, oczywiście do regularnych odcinków, ale na wstępie chciałam podziękować wam, bo przybyło wiele nowych widzów, zostało nam raptem 40 subskrypcji do 2000, także może do końca roku dodamy radę. No i tak, no i właśnie wiem, że przez święta tak jakoś nie było odcinków, ale doszłam do wniosku, że dodałam w Wigilię życzenia i te dwa dni świąt myślę, że każdy spędzał z rodziną. Ja również, więc troszeczkę tak jakby nie miałam głowy już do odcinków, do nagrywania odcinków, bo całe dnie nie było mnie w domu. Byłam gdzieś tam urodziny, wiecie, albo sama miałam gości, także chyba zrozumiecie, ale już od dzisiaj lecimy dalej, czyli dziś mamy odcinek i do końca tygodnia jeszcze jakieś tam odcinki się pojawią, muszę wam wstawić jakiś plan na grupę tego do końca tygodnia, no. Także tak, także tyle ze wstępu. No i przechodzimy do naszej rozgrywki, tutaj nasza rodzinka już praktycznie powstawała. Tak, zostawiłam u nich jeszcze choinkę i tak dalej, no bo jeszcze jesteśmy w tym klimacie świąt cały czas, więc jeszcze im zostawiłam na ten odcinek, na następny już myślę, że usunę, ale zima póki co zostaje, bo prawda, jeszcze mam przynajmniej styczeń, luty, więc jeszcze zima, bo będzie to, że święta się kończą, to znaczy, że zima również. No i tak, dzisiejszy plan to oczywiście urodziny naszej małej Jenny. Tutaj ma akurat jeden dzień, ale jest, że jest dziś niedziela i tak dalej, to postanowiłam, że zrobimy jej te urodzinki już. Tutaj nasza ta Emma ma 7 dni, ale tutaj pewnie jej wcześniej zrobimy te urodziny troszeczkę, może w następnym odcinku, bo tutaj jej zrobiłam, ten 5 obrazków narysowała, tutaj zostały 2 godziny i 2 poziomy do góry, żeby uzyskać pełen ten... pełną aspirację, więc przez ten odcinek i przez następny jej zrobimy i w kolejnym odcinku po prostu ją dorośniemy do nastoletniej dziewczyny. Czekajcie, tutaj żeby właśnie wszystko szło tak jak powinno iść, no oni mają niby 12 dni. Ja myślę, że bo ona jest przecież młodą dorosłą, więc ja myślę, że po tym jak nasza Emma stanie się nastolatką, to wtedy właśnie jakoś potem w takiej kolejności zrobimy urodziny dla naszych rodziców, czyli dla Emmy i dla Imriego, bo właśnie im brakuje jeszcze po 13 dni, a już w sumie mogliby być dorośli. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to zrobimy. No i oczywiście musimy też pewnie niebawem naszą Vanessę i tak dalej postarzyć troszeczkę, bo też już pewnie czas i pora na ich starość. Chociaż oni sami chyba siebie postarzeli, nie? Czekajcie, bo to nie ten... Myślę, żeby sami się postarzeli. No, nasza Vanessa jest tutaj właśnie... No nic, dobra. Dobra, bo się rozgadałam i się zamyśliłam. Dobra. Także Anastazją, tak... Ty wstajesz, więc wiesz co, weź od razu się przebierz. Próbowałam je trochę utuczyć, grałam nią teraz właśnie przez kilka dni, przez 2 dni chyba pograliśmy sobie. Tak, ty masz ukończone i musisz umiejętności literackich się uczyć. No ale nic, wiesz co, zobaczmy co w ogóle jest w lodówce. A jest smażony okoń i jest te coś tam, ale to oni strasznie mało, słabo się tym najadają. Wiesz co, możesz podać śniadanie. Wiecie co, ja tak nie wiem, czy mi się wydaje, czy są jakieś nowe jedzonka, bo wczoraj robiła ona okoń, smażony okoń, czy jakoś tak to się nazywa, nie widziałam tego wcześniej, albo ja po prostu jestem taka do tyłu. Wstałeś, to wiesz co, wyczyścisz ten, a nie, pewnie Anastazja będzie na tym blacie robiła jeść, to idź skorzystaj, bo patrzę, że... I możesz od razu się wykąpać, będziesz czystszy. Co ty chciał być z nią? Po cały synko imię Anastazja. Oh my goodness, jaki ty jesteś romantyczny. Dobra, gotuj. Matka jest bardzo głodna, nakarm ją. O nie. No wiem, że jesteś głodna malutka, więc mama już robi śniadanko. Czekaj, przebierz się przez ten czas. Możesz założyć... Załóż to sukieneczka, bardzo słodka. No i wiem, że nie było takich odcinków wigilijnych, ani w jednej rozgrywce, ani drugie. No ale to właśnie z racji tego, że po prostu się nie wyrobiłam. Myślałam, że jakoś to będzie sprawniej mi pójdzie, ale no niestety. Mam nadzieję. Ojej, stała się strasznie przy... Plewna i lubi być jak najbliżej swojego ulubionego opiekuna.
O, proszę bardzo, Emma. To ty. Co ty robisz? Rób bałagan, proszę ciebie. Nie bądź taka. To będziesz spędzała pewnie czas z mamą albo z tatą. Z tatą. A, przyjaciel, ojciec. Tylko jakieś ona i tak słabe ma te kontakty. Z matką ma lepszy kontakt. Dobra, idź się wysikaj. No idź się wysikaj. Jak tam, Anastazja, zrobiłaś to jedzonko? Bo tutaj dzieci głodne. Aha, biedna, nie masz gdzie tego, ten. No kontynuuj, kontynuuj. No halo. O co jej chodzi, o co jej biega? Czekajcie, wiecie co zauważyłam? Czasem w niektórych ubraniach oni też nie chcą gotować. W sensie, wiecie, coś tam jest problem z jedzeniem. O, widzicie? Patrzcie, ja tego na przykład wcześniej nie widziałam chyba. Nie wiem zresztą już teraz. O co ci biega? Co, brudno jest? No bo miałeś wytrzeć i coś nie wytarłeś. Wiesz co, taki jesteś. Dobra, później weź porcję. Malutka, proszę zjeść. A, ty się już popcornem poczęstowałaś. No dobra, ty już jedz ten popcorn, jak zaczęłaś. A ty też przyjdź i sobie weź porcję. Myślałam, że on nastojąco je. Się polubili ten blat. Tutaj często teraz tutaj siadają i jedzą. O, tutaj właśnie. Z tej strony. Dobra, matka, jedz, jedz. I potem weź jeszcze drugą porcję. No zobaczymy, jak ją nam się uda utuczyć, taka będzie. Bo póki co, no jest taka, jak powinna być. W sensie, że ma duży tyłek. Jak tam było w tym zasadach. Co ty się zesrajdoliłaś? Tak śmierdzi coś tu? Pewnie tak. No to nic, to nic, to nic. Zaraz się umyjemy. Dobra, jedzcie, jedzcie. A ty co tak szczekasz? No, na co ty szczekasz, pies? Co ty byś chciała? Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu i co tutaj jest? Poproś Simajmir o zabawę. Ojejku. Malutka, ty dorośniesz zaraz, więc tutaj z Emmą możecie się w tym odcinku jeszcze pocieszyć swoją tą, że będziecie w takim samym wieku, więc będziecie mogły się pobawić razem. Ta z tą matką, mieliśmy się spotkać z tą matką, więc myślę, że dobry będzie pomysł, żeby się z nią spotkać w ogóle. Wypadałoby, więc myślę, że będziesz jadła drugą porcję. No, zjedz drugą porcję jeszcze. Imri, zjadłeś? Tak, no żona sprząta po tobie, widzisz, jaka dobra. I co byś chciał? Przygotuj danie dla zwierzaka. No właśnie, ona też ma taką prośbę, na prośbę, znaczy takie pragnienie, żeby ugotować danie. Więc może Imri, ty spróbuj. Więcej opcji. Przygotuj obiad na wnętrz, przygotuj danie zwierzaka o imieniu Koko. Dawaj, przygotuj. Kotlecik rybny z wołowiną i kurczakiem. I mięsna zapiekanka z kością. Dawaj, rób zapiekankę dla naszego zwierzaczka. Tak. Dobra. No i co? Będziemy robili dzisiaj te urodziny. Więc może mała, może nakryj do stołu imprezowe nakrycie eleganckie. Zrób imprezowe nakrycie i zrób niebieskie na przykład. Bo to wiecie, na urodziny tak jakby naszej małej, to wiecie, tak jakieś fajne. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Imprezowe. To w kropki chyba jest, nie? Szkoda, że nie było różowego. Na imprezowe na żółty, szary, bordo, niebieski, eleganckie. Grochy, obwodówki, drugą. Codziennie beżowy, żółty, niebieski, czerwony. Dobra, tak jest w sumie ładne nakrycie. No i zrosły ci maniery. Czekajcie, ja tak patrzę, że ona ma tutaj odpowiedzialność największą, więc to ja tutaj jedną z niezbędnych cech, więc może dostanę cechę odpowiedzialne. Tu dobre maniery, tutaj tak troszkę mniej ma. No ale nic, co by tu można było jeszcze zrobić? Czekajcie, odrobianie lekcji, dostawanie... O, właśnie, wiesz co, odrób lekcji. O, lekcje, bo nie odrobiłaś jeszcze lekcji. Więc w sam raz ci wzrośnie. Co tam mały, znaczy zrobiłeś jedzenie? Patrzcie, i on na talerzu mu podał. Ale zgnita. Do tego ja jeszcze nie widziałam. Dobra, Imri. Czy do pracy coś ci potrzeba? Właśnie tobie do pracy nie potrzeba nic. O, pchli targ się rozpoczął. Jakiś telewizor ktoś włączył. Więc i sobie pooglądaj ten telewizor. I tyle. Dobra, ty mała, coś tutaj ci ten... Cechnąca pieluszka i nieprzyjemne otoczenie. Matka, ty zeżrzyj szybciej, to byś małą przewinęła i przy okazji byśmy ten przewinął. Mała, czekaj, chodź tutaj. No. Idź przewin swoje dziecko. Ops. O, schowajmy to. Schowajmy. Dobra, Koko, jak tam smakuje ci zapiekanka? Chyba ci smakuje, bo jesz jak... Dobra, odrobiła swoją pracę domową świetnie. Możesz dodatkowe zaliczenie? Proszę cię bardzo, jesteś pilną uczennicą, dawaj dodatkowe zaliczenie. A co? Ty oglądasz. Mother?
I tak. Czekajcie, zabawa. Zabawa jest mała. I tak, i ty, co ty byś tu chciała? Rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu z Simką. Nic, no dobra, wiesz co, baw się lalkami z... Możesz z dwoma osobami naraz? Nie, nie możesz. Możesz. Nie, nie możesz. Tu wejdź z Anastazją się pobaw, bo jej zabawy brakuje, to wiesz. O, dobra. Także tak, Imri, biedaku, zostałeś sam i nie wiesz, co ze sobą zrobić. Ja w sumie też nie wiem, co ze sobą zrobić. Co z tobą zrobić ze sobą. Porozmawiaj ze swoim Salimem, przyjacielem najlepszym. Kto dzwoni do nas? Eryk. Słuchaj, na Pchlitargu? Nie, nie idziemy na Pchlitarg, wiesz? Dzisiaj będziemy robili urodziny naszej Jenny, więc mam nadzieję, że przyjdziesz. Dobra, ty odrabiasz lekcję w innym miejscu. No dobra, no ale nic. Ja bym chciała właśnie, żeby ona jakąś cechę zdobyła z tych. Tylko nie wiem, czy ona musi mieć pełną, żeby właśnie zdobyć tą cechę? No nie wiem właśnie. Co, już nabawiły się? To szybko. I co ty idziesz? Pomóż w odrabianiu lekcji. No dobra. Oj, wybaczcie, bo dzwoni do mnie telefon. Okej, jestem z powrotem. No. Więc ty idziesz co? Idziesz głaszcze zwierzaka o imieniu Koko, okej. Ona tobie pomaga odrabiać lekcje. A co ty będziesz robił? Co zabawką dziwną? Odłóż, aha, no dobra, no to weź się odłóż, no. Niech ci będzie. A ta, patrzcie, od stąd dotąd. I tak łazi w kółko, Macieju. Już odrobiłaś? Odrobiłaś, no i dobra, no i dobra. Wiesz co, idź do taty, weź z nim, nie, rozmawiaj o zabawkach, przekaż z nim myślone złe wieści. Nie, bo będziesz miała złośliwość. I wiesz co, Mater? Anastazja. Dobra, idź stąd. I oj, ty też stąd. Idźcie. I ty się pobaw właśnie. Baw się lalkami z Jenny. Pobawcie się we dwie lalkami. A matka z ojcem, nie wiem, niech idą sobie, poglądają film. Tak razem spędzą czas. I zaraz będziemy robili te urodziny. No. A ty chyba chciałeś ją pocałować, tak? No. Za godzinę do pracy idziesz, Imri? O nie, to ty nie możesz iść do pracy, czekaj. A no, faktycznie. To czekaj, wiesz co, weź dzień wolny. Weź dzień wolny. Masz 5 dni, możesz wziąć. Dobrze go wykorzystaj. Dobra, co tam, Koko? Głaszcz zwierzaka o imieniu Koko. Wiesz co, pocałuj swoją tą żonę. Skoro tak bardzo tego chcesz. Nie, ani wstaną, czy tak się pocałują? Tak się pocałują chyba. O, jak słodko. Czekajcie, oj. Zrobię im zdjęciem. I patrzcie na Koko. O Jezu, jaki słodziak. Anastazja taka poważna. O Jezu. Dobra. O tak, dobra, okej. Małe bawią się, no to super. Wiecie co? A, skończyłyście się bawić. Ty weź może z tą swoją siostrą zapytaj, jak minął dzień. Obejmij ją czule, rób zabawne miny. Co ty chciałaś z nią? Rozmawiaj o ulubionych zabawkach chyba. Nie, o ulubionym zwierzęciu? O ulubionym zwierzęciu. No. Pogadajcie trochę. Co Imry się stanęło? Co się stanęło? Potrzeba muzyki, pragnienie awansu. Ojej, sorry. Sorry, to przeze mnie. Dobra, to wiesz... O, zepsuło się. To włącz i włącz, wiesz co, włącz? Włącz pop. Wyłącz, dobra. Dobra, Anastazja, wiesz co, możesz chyba już pozapraszać. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie, o tak. Ten jak tańcuje, lol. Jeśli... Proszę, czekaj, wspólnie przeprowadzimy porywającą dyskusję. Oh my goodness. Wspólna zabawa małych dzieci? Nie. Przyjęcie urodzinowe. Takie zwykłe, bez niczego tam żadnych tych. Jubilatka to będzie nasza Jenny. Gośćmi będą... Hazma, zaprośmy go. No i Emilio, oczywiście Amanda, Laura, Mateusz, Eryk. A Jana możemy w sumie też zaprosić. No Adama, Lucy może niekoniecznie, bo w sumie to nie z rodziny. Oczywiście Vanessa. Zagzest, no tak, no bo się przecież ohajtał. Czy wszystkich zaprosiliśmy? Nie wiem, czy Skylera zaprosiliśmy. Tego Skylera to nigdy nie mogę znaleźć. Albo go nie ma tutaj. No w każdym bądź razie. Tutaj nic. W naszej chałupce, czekajcie, gdzie jest nasza. Nasza posiadłość powinna być pierwsza w kolejności, wydaje mi się. A rezydencja closed. Tak, Mori? A co, z jakiej racji? No dobra, możemy sobie kogoś w chacie zrobić urodziny.
Tak, tort. Już idziemy robić. Już proszę, Vanesso, gotuj. I zrób jakiś taki fajny torcik dla swojej małej. Może ten z tym. A tylko czekajcie, musimy odblokować drzwi, bo oni znowu nie będą mogli nam wejść. Tamta już nie przychodzi, także... A tamta matka już nie przychodzi, więc nie będzie nam siedzieć. Dobra, odblokowaliśmy drzwi, więc oni powinni normalnie powchodzić. Leci ta muzyka, leci. Ojciec tańczy, ojciec tańczy. Dobra, mamuśka, rób ten tort. Mała, zgłodniałaś? O, ta się przebrała, patrzcie, jak słodko się ubrała. Dobra, ale gdzie są nasi goście? Wiesz co, ty też byś mógł się przebrać, jakoś tak, wiesz... bardziej elegancko, dawaj. I ty, malutka, też. Wiesz, zmień ubranie. Oj, zmień strój, zmień... Czemu w ogóle oni się sami nie przebrali tak automatycznie? O, załóż to na przykład. No i Anastazja też. Ostatnio chyba zmienialiśmy im stroje na live'ie, czy tam gdzieś. O, taki kombinezon i damy, niech ma. O, dziadek przyszedł. O, no, dorosły. Nie wiem, czy on jako... ten figuruje jako jej dziadek, bo to w sumie... No tak, powinien. Czekajcie. Dziadek, no. A to jako ciotka? Ciekawe. O, i babcia jest. Idź do babci. Tańcz, zmienił Simką imieniu. Impreza. Babcie też żeśmy przebrali. Mamuśka, o. Zrobiłaś ten tort? Kubito, zrobiłaś ten tort, czy nie? Co, schowałaś go pewnie do tego? Nie, czekaj. To gdzie jest ten tort? Aha. Spaliłaś, czy nie... Nie wiem, dobra, czekaj, szybko. Rób ten tort, babo głupia, no przecież musimy ją dorosnąć. Boże, co za kubita. No rób, widzicie, jak to jest jej nie przypilnować, to nic nie zrobi, no. Dawaj, szybko rób. Co, ojciec, co ci się stanęło? Brudno? A idź ty. Zrób, podaj tacę z drinkami, to może wypiję. Jak tam ty? O Jezu, jak ślicznie wyglądasz. I tu ciotka, przywitaj się, bo ty nie wiem, czy ich znasz, wszystkich przyjazne. A, ale co, masz stres. Dziadka znasz? Taki trochę przybierany dziadek, ale dziadek. Ale ładnie wygląda w tej sukience. A tu niania nasz. To jest niania, który się opiekował naszą Anastazją. I co, jesteś jako ciotka? Znajomość w sumie. Jej to taka w sumie żadna rodzina, nie? Co oni robią? Tutaj jakoś klęczą, nie wiem, o co im chodzi. Dobra, jak tam Anastazja? Zrobiłaś te ciasto, czy nie? Zrobiłaś. No i pięknie. Chyba, że ty sobie schowałaś tamto do wyposażenia, nie? No i postaw. No i świetnie. A teraz dodaj świeczki urodzinowe. O, super. No i dobra, jesteś śmierdząca troszkę, no ale to nic. Czekaj. Poproś o pomoc w zmuchaniu świeczek. Może poproś... mamę poproś. Chodźcie, będę dmuchać świeczkę, chodźcie. O, i następna ciotka przyszła. Dobra, czekajcie, teraz musimy jakoś tak zrobić, ustawić kamerę, żeby ładny był widok. To na ojca może weźmiemy ten. Dobra. Czekajcie, bo ja... No nie, ona ją w szafkę postawiła. Czekajcie, bo ja nie mogę. Się zacięło. Dobra, jedzenie zmieniła grupę wiekową. Wybierz cechę z pracy, by zastąpić cechę rozrabiaka. Okej, okay, no to tak. Co byśmy mogli dać Jenny? Bo nasza ta jest kreatywność, to może naszą Jenny zrobimy... Nie wiem, czy właśnie zrobić z niej taką właśnie duszę towarzystwa, czy bardziej łobuziak? Nie, łobuziak mi do niej nie pasuje. Mi do niej pasuje właśnie umysłowy, że mały geniusz, tak mi się wydaje.
No i zrób, ale ona tutaj miała rozrabiaka, tutaj geniusz, no wyrosła na mądrą dziewczynę. I właśnie damy też jej taką cechę, geniusz. Ja bym chciała, żeby ona właśnie taka była mądra i w przyszłości właśnie może będzie jakąś tam karierę naukowa, czy są naukowca, czy coś. Zróbmy tak. Czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj chcę... Bo nie wiem, czy się zrobiły zdjęcia. O, teraz jest zdjęcie. O. I takie będziemy robić zdjęcie. Tam stoją, wszyscy piją. Dobra, nieźle. Dobra. Oj, sorki, sorki. No i dobra. No i nasza Jen dorosła w takim w każdym bądź razie. Coś tak dziwny ma fryz to nasza Jen. Dobra, czy wiesz co? Teraz wiesz co? Weź tutaj świeczki rodzinowe. Nie, czekajcie, bo na jeszcze ten... O Jezu, ci jest romantyczny. Weź kawałek, no. I ty, matka, weź kawałek też. Zawołaj na posiłek w ogóle wszystkich. Niech wszyscy sobie wezmą po kawałku. Emma, jak tam siedzisz z ciotkami i z dziadkiem? Dobra, wszyscy wzięli po kawałku. Gdzie ty jesteś, mała? O, tu jesteś. Ojej, sikuć się chce i jesteś brudna, więc wiesz co? Idź na górę. Teraz będziemy musieli przerobić tamten pokój na dole. Na taki właśnie dla niej. Weź prysznic. A też. W ogóle się zastanawiam, może w ogóle zlikwiduję ten pokój i zrobimy tutaj... Ale ten na górze znowu będzie za mały, więc myślę, że po prostu zostanie tak, jak zostanie. Ten po prostu jej przerobię na taki bardziej dziecięcy, w sensie łóżko jej dam i tak dalej. Inne coś tam pozmieniam. Patrzcie, cała rodzinka przyszła. Rzadko się zdarza, że tak wszyscy przychodzą. Ale tutaj patrzę, wszyscy są obecni. No. Idź, bo koniecznie musimy cię przebrać. Myślę, że ją przybiorę jeszcze w tym odcinku, a na następny odcinek po prostu zostawię wam przyjemność z tego, że po prostu zobaczycie nowy jej pokój. No. No jest. Patrzcie, ona wygląda jak chłopak normalnie. Czekaj. Furkowa uczennica. No, dobra. Wiesz co, to wejdziesz tutaj do siostry, do pokoju. Nie wiem, czy tutaj się wczyta te zaplanuj stroje. Patrzcie, normalnie jak chłopak wygląda, naprawdę. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Okej, okay. Jesteśmy. To ty wiesz co, weź ubierz się w to, co ja ci zmieniłam. Czekaj, o to. No, spać ci się chce troszkę. A matka, co ty tu robisz? Co ty tu przyszłaś? Nie, no to już jesteś na górze, to weź tutaj, weź prysznic. Jak tam impreza? Tutaj pompki robią, przysiady, o Jezu, Jezu. Jedzą, piją, także impreza na całego. No i dobra, taka nasza właśnie... O, porozmawiaj ze swoją ciotką. Flirciarska, matko. Ciotka. No, rozmawiaj z nią o szkole, nie wiem, dyskutuj o istnieniu wampirów. No i właśnie zrobiłem, że właśnie Emma będzie taką fajną, słodką dziewczynką, wiecie, będzie taka może bardziej towarzyska. O, a nasza Jenny będzie taką, takim geniuszem malutkim. A zobaczmy, jak tutaj ta aspiracja... Zagraj 3 partie szachów, a to będzie stato grała. Czy to jest dorosłym przez 2 godziny? No to dobra, dam radę. No. I jak tam Anastazja? Przebrałaś się? No dobra, w sumie już możesz. Już koniec imprezy akurat. No. No dobra. Dobra, tak koniec imprezy to i koniec odcinka. Myślę, że już starczą. I tak dość długi się zrobił.
chyba nawet, nie wiem do końca ile trwa. No ale tak, właśnie nasza Jenny dorosła, na następny odcinek po prostu zrobię remont pokoju naszej Jenny. W ogóle może właśnie tak wstawię wam taki przyspieszony no, fragment, jak robię ten pokój, tak, żeby nie było cały czas w tych odcinkach takie gadanie smętne. I tutaj myślę, że to, co tamto Jenny wybiera, wybierałam, to może też wam przyspieszę. No zobaczymy. No, w każdym razie zbliżamy się ku końcowi drugiej generacji, bo tak, nasze dziewczyny już są tutaj właśnie, zaraz Emma będzie nastolatką, później właśnie Anastazja, znaczy ta Jenny, bo właśnie musimy wypełniać ich wszystkie aspiracje. Także wiecie, ja będę się starała grać troszeczkę sama, żeby te aspiracje szybciej zdobyć i właśnie tylko się tutaj powoli zbliżyć do trzeciej generacji. No, bo to jest drugiej generacji, już jesteśmy dość długo nawet, także no, będziemy się tam przybliżać ku trzeciej generacji. Dobra, dzięki wam bardzo serdecznie za oglądanie, łapki w górę, komentarze mile widziane, łapkujcie, wtedy widzę, że wam się podoba i mam nadzieję, że do końca roku dobijemy 2000 subskrypcji, że będzie was jeszcze więcej. No, także dzięki wam serdeczne za oglądanie. Do usłyszenia, buziaki i pa, pa!